Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Od 1941 roku znosiła cierpliwie paraliż, zamieniając swe czynne apostolstwo na apostolstwo cierpienia i modlitwy. Przez całe życie była człowiekiem głębokiej modlitwy. Umiała modlić się w każdej sytuacji, jednocząc się przez to z Bogiem. Była przykładem życia ofiarnego i pełnego ufności Bogu. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pamiętam taki fakt, matka przyjechała schorowana po wizytacji placówek na wschodnich Kresach na leczenie do Wilna w 1934 roku. Ja byłam wówczas w Wilnie i przygotowali siostry bardzo ładny pokój słoneczny, najpiękniejszy pokój dali matce, umeblowali tak trochę z taką trochę wystawni. Jak na warunki zakonne, matka jak zobaczyła, powiedziała, absolutnie do tego pokoju nie wejdzie i nie zamieszka, że to nie w duchu zakonnym jest. I wybrała ciasny, malutki pokoik na poddaszu i tam przebywała kilka miesięcy jako chora osoba, a do tego pokoju przygotowanego dla matki poleciła. Były dwie chore siostry w tym domu poważnie, kazała je umieścić w tych dobrych warunkach, więc taką była matka. Resztką sił, przy pomocy sekretarki siostry Elekty Kęsickiej, niejako w testamencie zgromadzeniu pisała dyrektorium, czyli komentarz do konstytucji zakonnych. Przykuta do łoża boleści, żarliwie modliła się o dar jedności w Kościele. 29 stycznia 1946 roku, około godziny 15, Pan odwołał ją do siebie. Papież Jan Paweł II, patronkę jedności, matkę Bolesławę Marię Lament, beatyfikował 5 czerwca 1991 roku podczas mszy na lotnisku w Białymstoku. Ojciec Święty tak wtedy mówił o niej. W głębokim poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół boleśnie przeżywała Bolesława rozdarcie jedności Kościoła. Sama doświadczyła wielorakich podziałów, a nawet nienawiści narodowych i wyznaniowych, pogłębionych jeszcze bardziej przez ówczesne stosunki polityczne. Dlatego też głównym celem jej życia oraz założonego przez nią zgromadzenia stała się jedność Kościoła, ta jedność, o którą modlił się w Wielki Czwartek w Wieczerniku Chrystus. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Służyła Matka Lament w sprawie zjednoczenia tam zwłaszcza, gdzie podział zaznaczał się ze szczególną ostrością. Nie szczędziła niczego, byleby umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga, byle tylko przyczynić się do wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych. Żebyśmy wszyscy, jak mówiła, miłowali się i stanowili jedno. Pracę na rzecz jedności Kościoła, zwłaszcza na terenach wschodnich, uważała za szczególną łaskę Bożej opatrzności. Długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość. Obraz beatyfikacyjny symbolicznie ukazywał charyzmat matki, którym żyła, który zaszczepiła zgromadzeniu. To jest misję jednoczenia siostrzanych kościołów. Cieszyłam się, że na mszy świętej beatyfikacyjnej byli i pasterze, i wierni Kościoła prawosławnego. Że było też dużo ludzi z terenów wschodnich.
Wschodu, na których zgromadzenie rozpoczynało swoją działalność. Na przestrzeni 100 lat istnienia zgromadzenia w naszym ekumeniczno-misyjnym charyzmacie zakorzeniły się różne dzieła i wyrastają one wszędzie tam, gdzie jesteśmy, zarówno w Polsce, jak i w Kenii, w Zambii, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, a po beatyfikacji znów, tak jak w początkach, w Rosji, Litwie i Białorusi. We wszystkich krajach zajmujemy się nauczaniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży, także w naszych własnych szkołach i przedszkolach. Staramy się, aby nowe pokolenia wychowywać w duchu dążenia do pełnej jedności. Podobnie jak nasza matka założycielka, służymy potrzebującym. Bardzo szeroką działalność charytatywną prowadzi Dom Miłosierdzia w Baranowiczach na Białorusi. Nie mówiąc o licznych dziełach podejmowanych na misjach, jak dom opieki dla ludzi starszych, dla osieroconych dzieci, przychodnia w Buszu, czy adopcja dziecka afrykańskiego na odległość. Wiele dzieci i polskich, i rosyjskich, i afrykańskich, w naszych siostrach znajduje i mamę, i wychowawczynię. Matka Bolesława jest dla mnie osobą taką bardzo bliską i bardzo żywą. Zwracałam się do niej nawet w osobistych intencjach i zawsze tą pomoc uzyskiwałam. No, przed 4 laty miałam być operowana. Już było wszystko przygotowane do wykonania operacji, a ja pełna zawierzenia i ufności Matce Bolesławej, że ona wyprosi tą łaskę dla mnie, tak się stało, że operacja była niepotrzebna. I za to też jej dziękuję,